Katarzyna Grochola 61L wyjawiła, z jakiego powodu nie przyjęła nazwiska męża, jakiś czas temu wyszło na jaw, że pisarka wzięła sekretny ślub. Reklama kiedy informacja ta trafiła do mediów, Katarzyna Grochola postanowiła opowiedzieć o uroczystości. Wyjawiła między innymi, że ceremonia była niezwykle skromna i byli na niej obecni jedynie świadkowie. Zabrakło nawet jej córki. Doroty Szelongowskiej, gdybyśmy chcieli zaprosić dzieci i przyjaciół, musielibyśmy przekładać termin. A nie mieliśmy czasu, powiedziała jakiś czas temu w rozmowie z tygodnikiem na żywo. W najnowszym wywiadzie dla twojego, Imperium również odnosi się do swojego sekretnego małżeństwa. Zapytana, dlaczego nie przyjęła nazwiska, męża, odpowiedziała: Nawet mi to nie wpadło do głowy. Z moich doświadczeń wynika, że zmiana nazwiska nie idzie w parze z dobrym związkiem. Żeby był dobry, trzeba czegoś innego, wyznała. Przy okazji wróciła wspomnieniami do swojej niełatwej przeszłości, dając tym samym nadzieję na szczęście innym osobom. Ja w ogóle jestem symbolem polskiego Kopciuszka, taką kobiecą, ikoną nadziei, że może się udać. Trzydzieści lat temu choroba wydała na mnie wyrok śmierci ale wyzdrowiałam. Żyłam w biedzie, zostałam popularną pisarką. Byłam samotna, a w bardzo dojrzałym wieku spotkałam miłość. Więc niech tak będzie. Życie jest jedną wielką niespodzianką. I warto wierzyć, że będzie dobrze, powiedziała. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.